Autostrady Jarko Kiełpińskie numer 930 na moim liczniku, może 15 km od metra Młociny. Jedzie się niebieskim szlakiem przez Lasek Bielański, Park Młociński, no i na wał, i wałem, który nie jest może najlepiej dostosowany do roweru. Jedzie się kilka, może 8 km. No a tu mamy bazie, bo jest 13 marca. Pola jeszcze niepobudzone, drzewa jeszcze bezlistne, ale bazie i owszem, ślicznie się kotkują. I żeby dojechać z wału, jedzie się wzdłuż szpaleru wierzb niesamowitych kolosów. O, ta mogłaby dać obraz, jak to wygląda, chociaż ona jest no przykładem genialnej wieżby. Fenomenalna wieżba. I jeszcze ma tutaj ich dziesiątki co najmniej. Albo ta, tym razem mniejsza, no ale z tym rozpołowieniem setki historii się nasuwają od razu. I jeszcze tam, ale z wału, ta ulica z wału jest ze szpalerem całym. Można ominąć ten wykrot ścieżką. Nie było go, jak ja tu byłem ostatnim razem. No ale to może było z pół roku temu. A jeziorko prezentuje się tak. Kilkanaście hektarów tego rezerwatu. No i to jest starorzecze Wisły oczywiście. Koło siebie ma zaraz sąsiada, który się nazywa Jeziorko Dziekanowskie. I tam to jest przeznaczone też dla rybaków i rekreacji. A to od 30 lat prawie no już jest jako rezerwat. Dużo się zmieniło od tamtego czasu. Tutaj powstają jakieś osiedla, cały czas budują jakieś domki. Mam nadzieję, że nikomu nie przyjdzie na myśl, żeby wkraczać na teren rezerwatu. Powinien on tutaj zostać i na pewno ktoś powinien pomyśleć, czy Jeziorko Dziekanowskie też nie dołączyć do niego. To tyle.